Dzień dobry. Proszę, dawno już nie robiłem obchodu za grzybami. A to błąd. Poproszę, jakie tam niespodzianki rosną. No, jakiś liczny. Chyba będzie obiad. Wcale nie jest to jakiś brzydki zapach. Taki smolny. Padł do przyczepy, czuję go. Natomiast bardzo to wchłania. Mówił mi, żebym tutaj cienko smarował. Ewentualnie jak będą jakieś zacieki, to je powycieram, będą się nie wchłonie po godzinie. Ale to wszystko się wchłonie. To jest suchutkie. Zwłaszcza, że jest na słonku. Ale chyba więcej tego wychodzi niż liczę na 5 metrów. Ile to jest metrów kwadratowych? Policz. Już liczał? 5 razy 15. 15 metrów. No, to wychodzi. Licz na 4. Jeszcze raz? Co jeszcze raz? Dobrze, że? Że. Mówię, że dobrze, że kupiłem trochę więcej. Bo mimo, że wcale jakoś tak grubo nie ten, to mi wychodzi litr na jakieś 4 metry. Mhm. Jeszcze się okaże, że mi zabraknie. Ale gorąco. Spływa po mnie. No i co, zabraknie mi na taki kawałek? Muszę dolewać. No niestety. No powiem wam, że jak dla mnie bajka. Szczególnie, że ta ściana była taka w paski, tak? Bo tutaj była deska, szalonek był na tej ścianie. I jak go zdjąłem, to były takie paski. Pionowe. Teraz ich nie widać. No ale okej, to jest wilgotne, to pewnie z powrotem będzie to widać. No ale na razie ładnie ta ściana przyciemniała. Ciekawe, jak skończę wszystko już, to wtedy przejdę z tym barwnikiem do tych świeżych, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale póki co efekt mi się podoba. Thank you.
nieładnie wyglądam. A może ty chlapiesz na mnie? Może to jest wysoko toksyczne. Tak? Nie. Nie wiem, z tymi naturalnymi środkami. Różnie może być. To co to jest? To jest olej smołowy, tłoczony z korzeni sosny, wymieszany z terpentyną balsamiczną naturalną i z olejem lnianym tłoczonym na zimno. Proporcji nie znam. Jakaś tradycyjna receptura szwedzka. Dziękuję. Proszę bardzo. Czas wyrwać kilka buraczków, bo już są całkiem spore. I przygotować tarte buraczki. No piękne, jak z obrazka. Już przerwałam raz te buraczki. Robiłam kiszone. Więc już tutaj są przerwy, więc mam nadzieję, że się mogły rozrosnąć. O, tu jest kolejny fajny buraczek. Wykopałam sporo. Trafiły się też takie. Widać smaczne. Skoro znalazły amatorów. Jest jeszcze sporo wolnego miejsca. To chciałabym sobie coś jeszcze posiać. Może rzodkiewkę. Tu już jest kilka rzodkiewek. Może jeszcze zdążą wykiełkować i dorosnąć. Nie mam już sklepowych nasion, więc muszę spróbować wysiać z tych łupitek. No dobra, to wszystkie stare bale już pomalowałem. Zostało mi, no, tu jest jakieś 2,5 litra. I tu mam do tego barwnik taki brązowy. Powinienem dodać 10%, czyli ćwiartkę tej puszki mniej więcej do tamtej. No to działa. To jest po prostu farba na lniana na, znaczy na oleju lnianym. Ćwiartkę. A, powiedzmy. Chyba trochę więcej dodałem. A może nie. Mazać? Mazać. Mazać? Tak, proszę. Powiedz, co o tym sądzisz, że kolor jest niedopasowany. Kolor jest lekko... kolor jest trochę inny, bo jest bardziej brązowy niż czarny. Dlatego, że od frontu chałupka jest bardziej czarna niż brązowa. Ale na pewno bardziej pasuje niż taki jasny. Zresztą ten kolor się zmieni. Będą się te bale starzały, to one też będą zmieniały trochę kolor. Bo te górne bale nie są jednolite, a te po pomalowaniu będą trochę bardziej jednolite. Tak? No. Być może jak to wyschnie, to też wyjdą jakieś, jakieś odcienie na tych nowych balach. Stąd nie widać różnicy. Tak? Serio? No to dobrze. Olej z tą smołą się chłonie, nie? To drewno. A barwnik stanie bardziej na wierzchu. Może będą jakieś cienie. A jak dasz radę pomalować tą powierzchnię pomiędzy? Czyli nie będziesz pomalował? Nie będziesz. Mhm. Myślałam, że to jest też jakieś zabezpieczenie.
ale to jest od zewnątrz. Okej. No teraz jak się tak patrzy, no to się odróżnia, bo to jest ładne, równe i jednolite w kolorze. To pęka, tam już widziałem, jedna pękała, a ta też zresztą już pęka. Ale jak patrzymy z odległości, no to zupełnie nie widać. Albo prawie zupełnie nie widać. To jest łapka w górę? Nie, tak. Coś mi nie wyszło. Ale może będziecie wiedzieli, jak to zrobić. No, to wyszło to tak. W zależności od światła o 6 rano nie ma dużej różnicy, a godzinę później wygląda to tak. A tak po śniadaniu. W południowym słabym słońcu, późnym popołudniem. A tak to wygląda wieczorem. Chciałem przy zachodzie słońca, ale słońce zaszło, zanim się zorientowałem. W zależności od światła, mocniej bądź słabiej odróżnia się ten kolor. Ale okej, no nie oczekiwałem też cudów, dlatego że każda ściana, z uwagi na to, że operowało na nie w różny sposób słońce, to każda ściana ma też inny odcień. Ta oryginalna, mówię o tej. W związku z tym trudno byłoby dobrać idealny kolor. Ten jest za czerwony, choć na przykład zobaczcie tu, jak się spojrzy w porównaniu do tych bali wyżej, no tu jest prawie, że dobrze. Natomiast no tu bale są równe, tylko odcień teraz mają jednakowy, więc rzuca się to w oczy, szczególnie rzuca się to w oczy na tej ścianie. Ale tak jak powiedziałem, cudów nie oczekiwałem. Uważam, że przede wszystkim swoją robotę zrobi czas i słońce, i wtedy te bale zaczną przypominać choć trochę bardziej te oryginalne. No jeszcze jak dojdzie mszenie, to jak dojdą okna, jak będą właśnie dodatki, to wszystko to też powinno zmienić, i taka ściana jak w tej chwili, prawda, bo to jest duża ściana, duża plama innego koloru, którą widać, myślę, że z czasem taka nie będzie. Czerwona papryka robi się coraz bardziej czerwona. To jedyny owoc na tym krzaku. Właściwie jedynym krzaku. A nie, właśnie nie, bo tu mam jeszcze jeden taki krzaczek rachityczny i właśnie dzisiaj zauważyłam, że tutaj też jest papryka. To jest krzaczek sadzony z nasionka z papryki, którą zjedliśmy. Słabiutko wygląda, ale na pewno muszę przyciąć te kwiaty, które tutaj są na górze, żeby zwiększyć szansę na to, że ten owoc dojrzeje. Przycięłam mocno wszystko, liście i pąki i kwiaty. Przy okazji przy tej papryce też trochę poprzycinałam, bo okazało się, że też już jakieś pączki kwiatowe są. I te dwie kanarepki już chyba nie urosną. Trzeba je będzie już zerwać. A tu pewnie rośnie brokuł, ale nie mam pojęcia, co zrobić, żeby zakwitł. No kto ma piłeczkę? Kto ma piłeczkę? Kto? I kto ma takie czółko umorusane? Gdzie umorusałeś się już z rana? Taką masz piłeczkę, tak?
za dużo sobie. No to co? To ja wracam do odwodnienia. Czas już je skończyć. A Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Z naszej strony to już wszystko. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.